Cześć, witajcie serdecznie. Kolejna krótka wstawka. Dzieci obudzone. Ja się dobudzam, zaraz się szykujemy do szkółki. No i dzisiaj powinien być ładny dzień. Pogoda się zapowiada całkiem zacna. To może zabiorę was w jakieś ciekawe miejsce w Kielcach, żebyśmy sobie zwiedzili. Może ja tam popracuję trochę. Będę dzisiaj też w biurze, będzie sporo załatwiania. No ale może to będzie taka odmiana od tego siedzenia w domu. Zapraszam na kolejną luźną wstawkę. A zaczniemy od tego, co działo się wczoraj. Wczoraj kolejna runda naszej ligi F3 iRacing. No cóż, po poniedziałkowej awarii komputera, gdzie padł mi system, próbowałem go reanimować, nic nie dało rady niestety. Nie wystartowałem w prekwalifikacjach, startowałem w finale B i musiałem być w pierwszej trójce, żeby awansować do finału A. Czy mi się udało? No to zobaczcie. Okay, mate, be ready. Let's go. Długo nas wytrzymali. Left side. Hold your line. Ah! Left, clear left. Car left. Still there. Still there. Clear left. Nice start. Szymon, nie krakaj. Nie, to jeszcze bardzo dużo czasu, żebym popełnił jakiś błąd. No właśnie. Wiecie, że uszkodziłem ten bolid? Uszkodziłem. Także, no, to by było po moim finale A. Ja dziękuję, ale gość ze mną. Your speed limit in the pits. Yellow flag, caution. P7. That's it. We're done. Dzieciaki zaprowadzone do szkoły. Intensywny poranek. A teraz do biura i na pięterko. Pozałatwiać parę spraw, popracować. No to do zobaczenia. A w ogóle na słuchawkach dzienniki gwiazdowe Lema. Długo się do Lema zabierałem. Audiobooków trochę przesłuchałem w swoim życiu. No i zobaczymy, jak mi wejdą. Ciekaw jestem waszego zdania. Jeżeli czytaliście, dajcie znać. Ale tu pustki na Sienkiewicza, głównym deptaku Kielc. No bez uczniów, studentów jest słabo. A my jedziemy dalej. Tutaj niedaleko jest knajpa Karola Bieleckiego. I generalnie fajne knajpy. Jedziemy w stronę
parku miejskiego. I park. O, silnica płynie tu. Dalej nie będę śpiewał. A co my tu mamy? Stadion Korony. Jejku, dużo się tu chodziło, naprawdę dużo. Chciałbym znowu pójść, nawet na tą pierwszą ligę. Klimat, no jest fajny. No właśnie, a propos fajnego klimatu. Tum-tururum. Jedziemy na kadzielnię. To jest jakaś minuta drogi stąd. I witajcie z mojego, z jednego z ulubionych moich miejsc na przejażdżki rowerowe, z moim snem w siodełku. Byliśmy tu dziesiątki razy, to minimum. Świetne miejsce, wszystko po ścieżce rowerowej od naszego mieszkania. Całość, więc żadnych przejść i tak dalej. No i fajne, przyjemne miejsce generalnie do pooglądania. To jest kadzielnia, rezerwat przyrody, dawny kamieniołom, no wszystko było wysadzane. W środku są piękne jaskinie, gdzie można sobie amonity pooglądać, gdzie można, no oczywiście na ścianie przymocowane nadal, muszelki odciśnięte. Tu jest amfiteatr kadzielnia, który możecie znać z różnych festiwali, kabaretonów i tak dalej. Niegdyś to było główne miejsce wagarowe licealistów kieleckich, kiedy jeszcze ten amfiteatr był otwarty dla wszystkich. Teraz już jest zamknięty, ale można sobie tutaj na takie kilka wypustów przyjść, wsiąść, pooglądać ścieżki rowerowe, wszystko zabezpieczone. Przed nami teraz na wprost skałka geologów, tam się wspinają na samą górę ludzie. Są hardkory w tym, na tym świecie, ja bym nie wszedł nigdy. Oczywiście wspinają się na dziko, bo tutaj też są lodospady robione w zimie, są treningi alpinistyczne. Generalnie fajna sprawa. Na dole jest podprowadzona ścieżka rowerowa przez cały dół kadzielni, są ścieżki spacerowe. A tam w oddali, na wprost teraz, widzicie klasztor na Karczówce. Stamtąd jest piękny widok, to też się kiedyś przejedziemy na całe Kielce. No i co? Buduje się, robi się. Strasznie się te Kielce zmieniły, jak ja je pamiętam, i to była naprawdę szkieletczyzna. A Unia dała niesamowitego kopa temu regionowi. A tam jeszcze centrum geoedukacji i ogród botaniczny widać. No więc na tym GoPro będzie słabo to wszystko widać. Nie wiem, czy da się to zbliżyć jakoś. No nie, więc generalnie musi zostać taki widok, jak jest. Ale bardzo przyjemnie. Ode mnie to jest 5 km w jedną stronę, więc całość zajmuje 10 km. Przejeżdża się przez główny deptak, więc oczywiście zawsze lody wpadają jakieś. No i to jest takie na oderwanie się wieczorem. Często biorę młodego i po tym samym dniu pisania po prostu sobie tu przyjeżdżam i jest świetnie. No teraz mało ludzi, bo szkoły zamknięte, to mało ludzi, ptaszki ćwierkają, no mega klimat. Ale zaraz trzeba do biura i pracować. A wiecie co, jest tu tak zacnie, tak przyjemnie, słoneczko grzeje, cisza, że popracuję sobie godzinę tu. A co? Kto bogatemu zabroni? Oh,
zasiedziałem. Jedziemy. Obok stadionu. Intensywny dzień zbliża się do końca. Zasiadłem sobie w fotelu absolutnie nie, żeby jeździć, tylko po prostu jeszcze go nie rozłożyłem po wczorajszej jeździe. A swoją drogą jest bardzo wygodny, tylko jakby tutaj klawiaturę położyć, to można by coś popisać. I na koniec dnia mieliśmy dość istotną informację z Formuły 1, informację, której się oczywiście spodziewaliśmy, to znaczy Kanada wylatuje z kalendarza, drugi rok z rzędu jej nie będzie. Chodziło po pierwsze o pieniądze, bo brakowało kilku milionów w budżecie, organizatorzy zwrócili się do władz lokalnych, a po drugie o nadal bardzo restrykcyjne normy w Kanadzie, jeżeli chodzi o pandemię koronawirusa, o to, żeby ten koronawirus się nie rozprzestrzeniał, aby zminimalizować ryzyka, no i dlatego postanowiono, że Grand Prix Kanady się nie odbędzie. Poza tym tor uliczny, więc większe koszty, zamorska podróż Formuły 1 i to taka jednorazowa, no po prostu nie było sensu i zdecydowano, że w to miejsce wejdzie Grand Prix Turcji. Grand Prix Turcji to będzie 11-12 czerwca, odbywać się będzie tuż po Grand Prix Azerbejdżanu, czyli logistycznie wszystko pięknie pasuje. Turcja też fajny tor, potrafi stworzyć niezapomniane widowiska, jak choćby w ubiegłym roku, choć to było głównie za sprawą pogody. Teraz być może będzie sucho, no i zobaczymy, jak ten tor się sprawuje w takich właśnie warunkach, no, suchych, że tak powiem. Szkoda, że to do takich zmian musi dojść. Być może to nie jest ostatnia zmiana w tegorocznym kalendarzu, bo mówi się, że Nürburgring ma bardzo duże szanse, żeby wejść za któryś z torów. Być może Singapur, być może inny uliczny obiekt, Monaco na pewno się odbędzie. Zobaczymy, ale no taka informacja dnia z Formuły 1 to jest właśnie to. Oprócz tego dzisiaj na blogu dużo innych tekstów, wywiady z Robertem Kubicą, bo ostatnio udzielił serii takich wywiadów kanału, no, dla kilku stacji, dla kilku portali, więc tam fragmenty tych rozmów z Robertem znajdziecie. Oprócz tego przygotowania i pełna zapowiedź Grand Prix Portugalii, wszystkie wypowiedzi, harmonogramy, programy telewizyjne, historia, informacje o torze, ciekawostki, prognoza pogody, oczywiście wszystkie klasyfikacje konstruktorów, kierowców, punkty karne, wykorzystanie elementów silnika i tak dalej. Wszystko w jednym wpisie, tak żebyście mieli łatwy dostęp. A już jutro zaczynamy emocje właśnie z tym weekendem wyścigowym o Grand Prix Portugalii. Przed nami konferencje prasowe, które też oczywiście będę relacjonował na blogu, a w piątek jedziemy z tematem. Dzięki Wam za oglądanie tego luźniejszego odcinka. Tak, dzisiaj troszkę naładowałem akumulatory, jeszcze byłem z dziećmi na patio trochę pojeździć na hulajnogach i rowerach. Byliśmy też na innej wycieczce rowerowej, więc generalnie się troszkę działo. Miłego weekendu wyścigowego i widzimy się najpóźniej w piątek po pierwszych treningach, żeby sobie ocenić formę poszczególnych bolidów na Portimao, no i też omówić te najważniejsze wydarzenia. Trzymajcie się, cześć!